Dzień dobry, witam serdecznie. Ten film krótki ze mną powstaje na potrzeby 50-lecia funkcjonowania obozów studenckich z Akademii Medycznej z Poznania. 50 lat, o mój Boże, jak to długo już jest. Jestem jakby żywym świadkiem historii, bowiem przyjechałam tutaj do Kołobrzegu w 1978 roku i zetknęłam się od razu z pracownikami, wysoko kwalifikowanymi pracownikami Uniwersytetu Medycznego, wtedy Akademii Medycznej Poznania, głównie z panem profesorem Teodorem Rafińskim, ponieważ zostałam zaproszona do pracy w uzdrowisku i konsultantem naukowym w uzdrowisku był pan profesor Teodor Rafiński. I chciałabym przy tej okazji wspomnieć o tym, bowiem w tej chwili mówimy o zasługach obozu, który jest zorganizowany przez pana profesora Zygmunta Adamskiego, o zasługach Uniwersytetu, ale chciałam powiedzieć, że ta przyjaźń, więź i istotny związek istnieje od 65 lat, nie tylko od 50 lat. Ja pamiętam jeszcze, jak nie funkcjonowałem w samorządzie, to już wtedy się mówiło o tym, że przyjeżdżają studenci, profesorowie, lekarze z Akademii Medycznej z Poznania na współpracę z naszą już byłą firmą, dużą firmą połowów ryb, to jest Barka, bo to się od tego zaczęło. To były czasy trudne, w Barce było zatrudnionych 2000 osób, z czego połowa pracowników to były kobiety, które pracowały w ciężkich warunkach pracy, przeważnie w wodzie. Stąd też te badania lekarskie też miały taki charakter zapobiegawczy i rehabilitacyjny. Jak były ciężkie przypadki, to na telefon po prostu byli kierowani pracownicy do kliniki Akademii Medycznej. Wówczas to była Akademia Medyczna, a nie Uniwersytet. I dużo ludzi zostało wyleczonych, dużo ludziom się uratowało życie. Także w mojej ocenie w tamtych latach, 1979, to było przebadane chyba, że 20 tysięcy pracowników w tym okresie prawie 20-letnim, łącznie z mieszkańcami Kołobrzegu, bo z tych usług medycznych także korzystali pracownicy, były takie spółdzielnie Marona, była taka spółdzielnia Rybóstwa Morskiego w Kołobrzegu, było przedsiębiorstwo KPRB, był kombinat budowlany, także wszystkie ciężkie przypadki medyczne, którą zgłaszali dyrektorzy ówczesnych przedsiębiorstw, były tutaj przebadane i zdiagnozowane przez pracowników naukowych Akademii Medycznej w trakcie funkcjonowania tego obozu. Obóz przeważnie odbyło się w sezonie letnim, lipiec-sierpień. Przyjeżdżało 100-150 osób, byli zakwaterowani przez Barkę na koszt Barki. Barka była współfinansowała wspólnie z Akademią Medyczną cały pobyt i studentów, i kadry naukowej. Obozy są, prawda, są od 50 lat. Najpierw były w Barce, potem Węgru Brunatnej, obecnie Werano. Pośrednio jeszcze chyba były w Porczelu. Po pierwszym obozie pod dachem Węgla Brunatnego w 2000 roku byłem przekonany, że trzeba to kontynuować. W ogóle ten obóz i ci poznańscy lekarze zrobili furorę, bo na następny rok wielu kuracjuszy i wczasowiczów rezerwowało pobyty właśnie w terminie odbywania się tych obozów. Te obozy rzeczywiście dają też kontakt ścisły z pracownikami naukowymi. Jest możliwość skonsultowania się u tych pracowników i możliwość potem diagnostyki i leczenia w ośrodkach w Poznaniu, w klinice. Poznałem wielu wspaniałych lekarzy i ja też skorzystałem z pomocy niejednego. Kołobrzeżanie samych zapisywałem na spotkania, żeby mogli skorzystać
w różnych specjalnościach. Mój kontakt z Akademią Medyczną był spowodowany tym, że miałam uraz kręgosłupa. Byłam operowana w Poznaniu w Akademii Medycznej przez doktora profesora Romana Jankowskiego. Operacja przeszła pomyślnie. Jestem bardzo wdzięczna doktorowi, jestem zadowolona do dnia dzisiejszego. Po rehabilitacji pracuję. Zapisałem się na konsultację, pojechałem, oczywiście wziąłem swoją historię choroby, obejrzał pan profesor, grono przy nim współpracujące, prawdopodobnie wszyscy byli studentami, bo to bardzo młodzi ludzie. Konsultacja spowodowała to, że pan profesor, że mój przypadek jest na tyle ciekawy, że zaproponował mi pobyt w klinice Akademii Medycznej w Poznaniu. Nie ukrywam, że moja choroba była na podłożu alergicznym. Przebadane ze wszystkimi możliwymi wynikami, skonsultowane, zdiagnozowane. Bardzo chwalę sobie ten pobyt, dlatego że wiadomo, alergię ciężko wyleczyć, ale można z nią, jak to się mówi, o wiele słabniej żyć i to mi właśnie ten pobyt pomógł. Osobnym wątkiem współpracy koło brzegu z lekarzami z Poznania jest organizacja światowych festiwali morsowania i w latach 2013-2015 organizowaliśmy unikalne, pionierskie konferencje poświęcone morsowaniu. Również zostały przeprowadzone pierwsze badania na morsach. Owocem tych konferencji, tych badań była książka, pierwsza i jedyna do tej pory książka o morsowaniu w Polsce, Wpływ morsowania na organizm człowieka, pod redakcją pani profesor Hanny Kraus i moją. Aktualnie przygotowujemy drugie rozszerzone wydanie tej książki. Ta współpraca jest bardzo cenna, bardzo ważna. Te obozy wrosły w klimat kołobrzeski i zrodziły różne przyjaźnie i myślę, że to jest bardzo ważne dla naszego miasta, dla obydwu stron. Chciałbym wszystkim lekarzom w Poznaniu podziękować za pomoc nam tutaj, kołobrzeżanom, bo my jesteśmy tak spójni z Poznaniem. Ja nawet dość głośno mówię, że w takim trochę humorze, że my jesteśmy taką dzielnicą Poznania, a Poznań u nas no to jest główny kierunek i turystyki i biznesu, bo wielu ludzi z Poznania prowadzi nie jeden biznes w Kołobrzegu, łącznie z hotelami i wzmacniają nasz Kołobrzeg jakościowo, ilościowo i finansowo, no bo zostawiają tutaj pieniądze. Także te 50 lat, no niby to jest dużo, ale wiele dobrego się zrobiło przez te 50 lat. Jako prezydent miasta w imieniu władz miasta, mieszkańców Kołobrzegu serdecznie wam, kochani, dziękuję za to, co robiliście, co robicie i będziecie robili.